Dzień dobry. Który z aktorów najlepiej zagrał Jamesa Bonda? Słucham? Który z aktorów najlepiej zagrał Jamesa Bonda? Bo ja wiem, Connery. To najczęściej pada to nazwisko. No bo to chyba najlepszy z nich, z tych co grali. Bo tak ja... A Roger Moore? To może Moore... Nie, Connery. Na pewno Connery. Bardzo fajny film. Aktor? Aktor, chwilku. Craigen, James Craigen, czyli jakoś tak. Craig, czyli James Craigen. A, David Craig, o. O ile sobie przypominam, to chyba dawno temu Roger Moore, ale to nie jestem pewien, czy on grał. Chyba tak. Z tych odpowiedzi, które się pojawiają, to albo Roger Moore, albo Sean Connery. No wolałbym jednak Moore'a. To moja młodość była. Jest z racji mego wieku, to Mikulski. Nie, Moore. A ja już nie pamiętam. Nie odpowiem, nie pamiętam. Nie oglądałem tych filmów chyba kiedyś. Możliwe, że nie oglądałem. A z innych filmów szpiegowskich jakiś film? Nie, proszę pana. Nie lubię filmów szpiegowskich, ani tam science fiction, ani jakichś takich. To wszystko, wie pan, bajeczki dla takiej młodzieży, dla podlotków, a nie dla starego pana jak ja. Jak dla mnie? To chyba Sean Connery, powiem szczerze. Ulubiony film z tej serii? Każda seria dla mnie była dobra. A to tego nie wiem. Ogląda pani? Nie, na razie nie. A z filmów szpiegowskich, jakie inne filmy? A nie wiem. Roger Moore. Chociaż Pierce Brosnan też był bardzo fajny. A który z odcinków? Który film z serii był najlepszy? Oj, GoldenEye chyba jednak, ale to z uwagi na to, że z rodzicami zawsze się go oglądało, jak leciał w telewizji. A ten nowy Bond? Dzisiaj idę, to zobaczymy. Chociaż nie spodziewam się niczego więcej oprócz zadziwiających pościgów w Rzymie, bo te sceny to na pewno będą... Na pewno film będzie dobry, natomiast te starsze Bondy jednak skupiały się na czym innym troszeczkę. Tam gra aktorska była, wydaje mi się, lepsza jednak i film nie skupiał się na tych wszystkich wynalazkach i tym wszystkim. No, filmy moim zdaniem starsze jednak są troszeczkę lepsze od tych nowych.